Można powiedzieć witaj w domu, tak? Bo ta reakcja kibiców była taka, no wow, w moim odczuciu jako człowieka z Zielonej Góry, a twoja? Bo po kilku latach wracasz. To było bardzo miłe. To było bardzo miłe przyjęcie, takie oficjalne zaprezentowanie już naszej drużyny, mojej osoby. Także bardzo mi z tym miło. Fajne wydarzenie dzisiejszego dnia, cała ta prezentacja w pięknym wydaniu. Jest to wielkie wydarzenie, widzimy to przecież, jak wygląda scena, jak wygląda cała ta prezentacja, więc to naprawdę wszystko to jest ten już najwyższy poziom. Doświadczony zawodnik Jarosław Hampel, na którym mam wrażenie nic już nie robi wrażenia, natomiast tak się zapytam, czy taka prezentacja jeszcze przed sezonem żużlowym to jest tak, że ta adrenalinka jest, że to już się chce wyjechać na motocykl? Zdecydowanie tak, to jakby jest już ten moment tej prezentacji, kiedy czujemy, że jesteśmy u progu sezonu, że to wszystko co najlepsze już jest na wyciągnięcie ręki przed nami. Pierwsze treningi już były, ale pierwsze test mecze, pierwsze turnieje, że to wszystko już tuż, także no czujemy to doskonale. Jak ty się czujesz w ogóle przed sezonem, przed takim prawdziwym ściganiem, bo wiadomo treningi treningami, natomiast twoja kondycja psychiczna, sprzętowa, jak to wszystko wygląda? Dziękuję, czuję się dobrze, jestem przygotowany, wszystko zgodnie z planem zostało zrealizowane. Życzymy sobie dobrego, szybkiego sprzętu, tak żeby mieć przyjemność z tej jazdy, tak żeby mieć przyjemność z wyjazdu za każdym razem na tor, żeby faktycznie móc dawać siebie wszystko, także no wszystko przed nami, jesteśmy pełni optymizmu i bierzemy się do roboty. Ten optymizm to się tutaj przewija, mam wrażenie. Na co ten Faluba z twoim zdaniem stać jako takiego no, najbardziej doświadczonego zawodnika w tym gronie? Ale ja powiem dyplomatycznie, sport nam wszystko pokaże.